Witam YouTube'a w szóstym odcinku Ghost of Tsushima. Właśnie zaczynamy od rozmyślania o waśni. Co my tu mamy? W sennym cieniu natury. O co chodzi? Bardziej stoimy. Wciąż nie ugięci. Powstaniemy znów. Wciąż nie ugięci. Złota świątynia. W sennym cieniu natury. Wciąż nie ugięci. O co chodzi? O, opaska schronienia, złota świątynia, wciąż nie ugięci. Okej. Okay. Wybierając daną sekwencję, zdobyłem coś tam. Tos. No dobra. To tak, YouTube'ku, ja sobie tak przeszedłem stąd okolic dotąd, żeby to jest do znaku pytania i stwierdziłem, fajnie się dzieje, odpalam nagrywanie. Chciałem sobie znaki zapytania off YouTube pozbierać. Zobaczyć, jak to wygląda. Ale okazało się to zbyt ciekawe. Także idziemy dalej razem. Przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu, dzwonkowaniu i wejściu do mnie na Twitcha, jeśli chcecie oglądać odcinki częściej i szybciej. Erka, bardzo się cieszę, że miałaś 3 godziny temu spać, ale nie zostałaś ze mną. Coś tam się jara. Coś się jara. Bo tam, na 100%. Terytorium Mongołów. Pokonaj Mongołów. No dobra, ale... O Jezu, co to? Au. Niehonorowo, ale nie ma. Niehonorowo, ale skutecznie? Jak niehonorowo? Swoić pod straż pożarną, jojo. Żelazo, zielazo, zielazo, zielazo. A, wasz, przeżyłem. No to tak, to Erka musi się przestawić, jak będziesz miała obóz, no bo będzie przypał. I tak się po nocach na obozie siedzi, ale gorzej wstać na śniadanie. A to już ten obóz? On taki mały jest? No bo został ci tydzień, to jeszcze masz kupę czasu. O, tu pan jest. To tyle, ale dupa, no właśnie nie. Teraz. O. Zapraszam, tylko pojedynczo. Żeby któryś dwa razy nie dostał. Oj. Po tyle. Co to było w ogóle? Takie proste? Halo, halo. To miała być trudna gra.
O sobie będę musiał zwiększyć poziom trudności. To Yuna. No dobra. Ale... Wait. No... Serio? Aha. To tyle. Fabiutko. No dobra, idźmy do Juny. Chodźmy do Nobu. Już widzisz mnie grającego na hardzie. Też to widzę. Słuchaj, Maja, przeszedłem Sekiro. Niestety nie zrobiłem tego na YouTube'a, bo to... Tam byłoby więcej przyspieszania moich śmierci niż wiesz. No. Niż... samej gry, więc... Śmiesznie przynajmniej będzie. No, ta. Wiecie, za każdego deada. Szybciej, Nobu! Prefektura Komoda. Sekiro to taka bardzo trudna gra. Okej, mamy tu wioskę rybacką, mamy iść na południe. I zgaduję, że po tych kamyczkach. Sekiro to taka bardzo trudna gra, też w stylu japońskim. To jest z gatunku Souls-like. O, tu coś jest. Dobra. Jin, znalazłeś mnie. No, znalazłem. Dobrze sobie poradziłaś. Powinnam go była usłyszeć. Dałam się podejść. Ci ludzie widzieli, jak Mongołowie prowadzą więźniów w górę rzeki. Był z nimi Kowal. Twój brat? Chyba tak. Zabierali go do obozu w pobliżu przesmyku Kaneda. Znam to miejsce. O, babka, co zna się na PvP, no? No, no, kodeks wojownika. Something new. Znalazłeś samurajów do pomocy w ratunku? Znalazłem dwoje wojów. Senseja Ishikawę i panią Masako Adachi. Nie próżnowałeś. O, proszę. Taka ci pomoże, gdy go uratujemy. To niesamowite, że wkrótce go zobaczę. To szczęście, no, że cię ma. Mógłby się nie zgodzić. Od tego ma się rodzeństwo. Żeby sobie pomagać. Masz braci albo siostry? Pan Shimura to moja jedyna rodzina. Co zrobisz, gdy go uwolnimy? Odetchnę. Bo wtedy będzie dla wyspy nadzieja. Naprawdę w to wierzysz? Widziałem, jak wychodzi całą z beznadziejnych sytuacji. A jak już uwolnisz brata? Co wtedy? Szczerze, nie miałam czasu się zastanowić. Znaczy na PvP z wersji Minecrafta 1.8.5. Jak twoje rany? Goją się. Twoje bandaże zdały egzamin. Nie zdradzasz zbytnio emocji, co? Chyba masz rację. Wuj nauczył mnie, że samuraj panuje nad emocjami. Tak samo jak nad koniem i mieczem. To musi być ciężkie życie. Nie powinno być łatwe. To mój pat odmówił współpracy. A, rozładowano. Wiele by to wyjaśniło. Oto pog. Tryb kabel on. Klask, klask. Taki fuck-upik malutki. Spoko, jeszcze gramy dalej. W pobliżu jest miejsce, z którego widać rzekę. Stamtąd wypatrzymy obóz wroga. Konstant. O! Fajna święta. Uuu, ale lot. Oto i obóz.
Ciężko będzie tam wejść. Mongołowie wznieśli go w kilka dni. Na pewno da się tam dostać. Zobaczmy. Przyjrzyj się mongolskiemu obozowi więziennemu. Dobrze, przyjrzę się. Oj, to było tak duszno, RK, że naprawdę wybacz mi. Ale musimy dotrzeć do Taki, było ciężko. Nie narażając go. Znajdziemy bezpieczną drogę. Będziesz kupować RK konia za możemy rok? Wejść po skałach tędy. Strażnicy raczej usłyszą, jeśli je poruszymy. No RK będzie kupować konia za rok, no co ty gadasz? No dobrze, czy tam Maja. Wzmocnienia z tyłu są potężne. Przedni mur jest wciąż w budowie. Może da się wejść. Może się da. Poszukamy dziury w ścianie. Wślizgniemy się. I zaatakujemy Mongołów z nienacka. Jeśli coś pójdzie nie tak, zabiją więźniów. Są do tego zdolni. Musimy działać w ukryciu. Jak złodzieje. No i co z tego? Przed samurajami tą wyspą władali przestępcy. Zmieniliśmy to, zapanował tu ład i powszechna sprawiedliwość. Kodeks honorowy mówi nam, jak żyć. A czasem też, jak umierać. Wojownicy, jak mój ojciec, chcieli zapewnić nam bezpieczny dom. Również tego chcę. Ale musimy stawić opór. Musimy, no. Co innego zrobić? Obiecałem wujowi, że nie złamie kodeksu. To go nagnij. Ocal moją rodzinę. I to, co zostało z twojej. Podejdźmy bliżej i rozejrzyjmy się. Poczekajmy, aż się ściemni. Dobry plan. Ja was mylę, bo wy macie identyczny kolor na czacie u mnie. Kobity. Taka. Wiele przeszedł. Nawet przed inwazją. Ale byłaś przy nim. Ktoś musiał. Nie cierpiał, kiedy kradłam, ale inaczej umarlibyśmy z głodu. Nie miałam wyboru. Ja też nie wybrałem życia samuraja. Ale RK teraz muszę działać niezgodnie z instynktem. Kodeksem. Lepsze to niż śmierć z ręki Mongołów. Musimy stawić opór. Nieważne jak. Tędy. No to u ciebie tylko Maja. U mnie macie dwa różowe. Jeśli nas zobaczą, zabiją więźniów. Więc lepiej bądźmy cicho. Dokładnie tak. To być cichutko. I podrżnijmy im gardła. Tryb ducha, po cichutku. Ja tak hałasowałem. Wspomnienie. Co myślisz, Dzinie? Niedźwiedź kuleje. Zraniłeś go strzałą. Ranne zwierzę jest najgroźniejsze. Zachowaj czujność. Tak, wuju. Idź jego tropem. Od kiedy żyją tu niedźwiedzie? Nie żyją, ale część uciekła przed walkami w Jarikawie. To przez buntowników. Powinniśmy nakarmić nimi to zwierzę. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Tu się zatoczył. Umiera? Nie. Ale jesteśmy blisko. Oj tak, byczku. Bądź gotów, Dzinie. Tak, wuju. Jeżeli żyje, będę mógł strzelić? Dowiedź, że panujesz nad emocjami, a wtedy zobaczymy. Okej.
Ale mgła, no nic nie widać. Mamy go! Ostrożnie, może jeszcze dychać. Ta strzała nie powinna go zabić. Spójrz, wuju, ma rany na boku. Nie od strzały. O kurde. Szady czy nie? Mogę robić. To zabójca! Zjarikawy! Rajko! Chciałeś dźgnąć ci to w plecy? Panie Sakai! Opanuj się. Ten tutaj to przestępca. My mamy honor. Próbował cię zabić. I zapłaci za te zbrodnie życiem. Spójrz mu w oczy i pokaż, że samuraj nie działa w strachu ani gniewie. Odbierz mu życie. Z honorem. Honorem, nie? Kiedy walczymy, stajemy naprzeciw wroga. A kiedy odbieramy życie, patrzymy mu w oczy z odwagą i szacunkiem. Okej. Okay. To czyni nas samurajami. Tylko tchórze atakują z ukrycia. O nie, jestem teraz tchórzem, bo zaatakowałem wcześniej z ukrycia. Będziecie, kto strzela w szkole. No ta. Jin. Co jest? Znajdźmy takie. Zrobił coś wbrew sobie, nie? Zobaczyć. Użyj wszystkich zmysłów. Myśl i działaj jak złodziej. Petarda, jak w tym The Last of Us. I kolejne, i świetnie. Konika nie tykamy, koniki są fajne. Tam jest jeszcze jeden. No to idziemy najpierw po tamtego. Co, i pyk, i mamy cię. Dobra. Kolejne na naszej drodze. Coś mam tu zebrać. Zapasy aż 20. O tak. Po cichutku, pomalutku, powoli do celu. I ostatni pan. Ale patrzcie, od razu wiemy, jak to robić. Po cichutku. Gość jeszcze żyje. Nie tak. Okej. Okay. Uff, tak, tak, też mi użyło. Zapasy, op, żelazo. Tam jest jeden ziomeczek. Tam też. I mam tutaj dwóch typa. Idziemy dalej. A, opa. Cicharło!
To też nie było zbyt trudne. Dobra, pyk, pyk, pyk. Trochę tego tu jest. Tam, więzień. Taka? Zobaczmy. Nie, to nie tak. A co jak mają licznik śmierci się skończy na tych 16, już więcej nie zginę. Musimy iść, porozmawiamy później. Chodźcie. Tup, tup, tup. No mniam, mniam cię ominęło, no. Przy rzece będziemy bezpieczni. Biegniemy. Jesteś z kapeluszami? To samo ci sam. Już nie. Porzuciłem ich, kiedy zaczęła kończyć się żywność. Pojmano pana Shimurę. Przydałaby mi się pomoc w ratowaniu go. Szukasz pracy? Nie. Ale nie wiem, jak inne słomiane kapelusze. Polowali ostatnio na Mongołów w prefekturze Tsutsu, na wybrzeżach przy łąkach Kishi. No dobra. Żebym wiedział jeszcze co, gdzie, jak, kiedy Szukamy jest. Szukamy mojego brata. To kowal, nazywa się Taka. Nie znam go, ale transportują tędy sporo więźniów. Skoro tak mówisz, kapelusze. Mówiłeś, że przenoszą niewolników. Dokąd? Mówili o Zatoce Azamo. W ostatniej grupie był kowal. Młody, z brodą. Chyba z Yarikawy. Obyś miał rację. Obyście znaleźli tego kowala. Ich grupa nazywa się Słomiane Kapelusze. A właśnie uderzył piorun w ekran i jest reklama. Wejście tam bez planu tylko zagrozi jego życiu. Znam kogoś, kto pomoże nam tam wejść. Znajdź go. Ocalimy Takę, a potem zajmiemy się moim wujem. Jin. Taka wykuje dla ciebie dowolne narzędzie, gdy tylko będzie wolny. Ale potem odpływamy z wyspy. Widziałaś, do czego Mongołowie są zdolni. Pan Shimura może ich zatrzymać. Zostań. Pomóż nam odzyskać dom. O, grosiki na czacie. Jest tam, gdzie Taka i ja. Taka i ja. Taka, mam Taka, pokaż w prefekturze Taka. Azamo. Przy granicy z Tsutsu. Tam się spotkamy. Dobrze. Wiem, że nie było łatwo zerwać z kodeksem. Zrobiłem, co musiałem. Dziękuję. No problem. Zamek Kaneda, co się tu dzieje? Panie Shimura, zasługujesz na lepszy los. Każ ludziom przestać stawiać opór, a wtedy będziesz wolny. Dzięki. Nie marnuj mojego czasu. Zabij mnie. Myślisz, że wszystko już straciłeś. Ale twój bratanek wciąż żyje. Moi ludzie pilnują dróg. Zbudowali obozy przy miastach. I oni giną. Wszystko. W końcu go znajdą. Pan Sakai będzie walczył do końca. Dokładnie tak będzie. Tak jak ja. Kochasz go. Tak jak swoich poddanych. Jesteś im ojcem. Chcesz porzucić swoje dzieci. Nie oddam ci ich w niewolę. Dokładnie. O, to koniec. Bez odwrotu. Kodeks wojownika. O, punkcik. Ej, fajnie te punkty wpadają. O, tu już level wyżej. Legenda rośnie. Nadzieja ludu. Bomba prochowa. Bomba dymna, krająca bomba, dzwonek wieczny. Przyciągnij uwagę do wroga.
Tak, robi bum bum. Jeśli puchnę czarny proch Mongołów w glinianym naczyniu, mogę je podpalić i rzucać we wrogów. Będzie bum bum, garagette. Rzucajmy na swoim kunajem, dobrze. Okej, i tu się od razu drugi rzuca. Dobra, to ja to chcę. Maja, słuchaj, jakbym nagrywał to na YouTube'a bez Twitcha, to gadałbym sam do siebie. Chcąc, nie chcąc, nie? No dobra. O, coś jeszcze. Okej. Zaktualizowano 4 opowieści. Pyk, pyk, pyk. Zwerbuj słomiane kapelusze. O, to będzie to. Okej, czyli to w następnym odcinku wszystko. Dobra. Dziękuję YouTube'kowi za oglądanie. Dzięki Twitchowi za siedzenie tu ze mną w tym odcineczku. Zapraszam do następnych. Do zobaczenia. Bajo. See ya. Lajkujemy, komentujemy, subskrybujemy, dzwonkujemy i zapraszam na Twitcha. Cześć.